sami się mieszkańcy byli, gdzie spędzą Sylwestra w tym roku? Jak będzie Sylwestra? Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. Święta, święta i po świętach, a grać w coś trzeba. Przecież na siłownię i tak nie pójdziemy, bo zamknięta, a ciąża pierogowa przeszkadza w sprzątaniu, zwłaszcza kiedy trzeba obalić sałatkę i kilka cuksów z paczki, a świeżo otrzymane w prezencie skarpety grzeją jak nigdy. Tak się składa, że niedługo Sylwester, w którym Mateuszek Kłamczuszek wprowadził godzinę policyjną, z której ostatecznie się zresztą wycofał, ale wszyscy doskonale wiemy, że i tak nie można spędzić lepiej Sylwestra, niż grając w jedyną słuszną karnawałową grę. Tomb Raider. No to panowie, gramy. Nic tak człowieka nie cieszy jak cycki. A że cycki Lary Croft zmieniały się każdego Sylwestra niczym twarz Libisza po 40, tak zaczniemy od ich klasycznej, trójkątnej wersji z 1996 roku. To były piękne czasy, kiedy jako 5-letni berbeć miałem okazję po raz pierwszy stoczyć pojedynki z wilkami, niedźwiedziami i innymi raptorami, nie mając bladego pojęcia co i dlaczego robię. Główną oś rozgrywki pierwszego Tomb Raidera stanowi ganianie po różnych budach i okolicznych śmietnikach w poszukiwaniu ziemniaków, a także gaszenie po cichu świateł wszystkim starym, które aktualnie są w piwnicy. Niestety podczas mojego podejścia zamiast słodkiej skrobi udało mi się znaleźć tylko przerośniętego szczura, który zaatakował wściekle niczym koronawirus w parku bez maseczki, powodując mój natychmiastowy zgon. W Sylwestra 96 roku jednak wszyscy świadomi męscy gracze podczas rozgrywki nie zwracali uwagi na takie pierdoły, namiętnie próbując zajrzeć Larze pod obcisłe i składające się z kilku poligonów gacie, ewentualnie wgapiając się w amoku w jej obfity, aczkolwiek trójkątno spiczastokująco raniąco spektakularny cyc. Wielkie cyce jak donice i szczelanie do zwierzaków. Tak oto Tomb Raider zaczął swoją przygodę, którą możecie sobie przypomnieć za kilka złotych na promocjuszce u wujasa Gabena. Now what's a man gotta do to get that sort of attention from you? If that's the sort of attention you want, Larson, you're well on your way. Po około dekadzie od premiery pierwszych hulańców młodej dupencji, archeolog, której postać absolutnie wcale nigdy przenigdy nie powstała po to, żeby chłopy miały do czego ubijać piany na sernik spod napletona, speces Crystal Dynamics, którzy przejęli schedę po partaczach z Core Design, niczym doktor Szczyt z TVN-u przemodelowali na nowo pierwszą odsłonę gry w ramach Tomb Raider Anniversary, które stanowiło całkiem skrupulatne odzwierciedlenie oryginału, tak więc zamiast Sylwestra z Polsatem lub jedynką, strzelaliśmy raczej solidną dwójkę, a potem wracaliśmy do naszych komputerków i podziwialiśmy nowe wcielenie pośladków silikonowej piękności. Na uwagę zasługuje tu bardzo dobra oprawa graficzna, ponieważ po wyjściu z wody uda Lary są mokre. Mało tego, uda się apetycznie świecą, a jak już przystaną, to można sobie wejść do wody jeszcze raz, żeby świeciły się dalej. To bardzo istotny efekt, przy którym idealnie spędzicie odliczanie do fajerwerków, chociaż mając już takie widoki na ekranie, właściwie nie ma nawet sensu odkrywać żaluzji. And so we breach the sanctum of the ancients, the first footfalls in this tomb for centuries. This place gives me the creeps. After you. Mokra Lara pojawiła się jednak znacznie wcześniej, bo kapało z niej już przy okazji czwartej części pod tytułem The Last Revelation of Masturbation. Tym razem pani archeolog poznajemy jako młodą, aczkolwiek pełnoletnią nastolatkę, z której kapie po wyjściu z wody i trzęsą się jej dwa warkocze. Prawdopodobnie dla wielu z nas pierwsze zanurzenie chytrej cmentarnej złodziejki w sadzawce było zarazem pierwszym doświadczeniem, w którym sprawiliśmy, że przez nasze poczynania i zręczne manipulowanie myszką jakaś kobieta stawała się całkiem mokra i to w dosłownie kilka sekund. Myślę, że alkohol i fajki, tudzież twarde narkotyki w postaci kwasku cytrynowego do wdychania lepiej odpuścić, kiedy Larę do wody można wpuścić. Poza tym zadaniem pani archeolog będzie ucieczka przed jakimś białym dziadem z Minecrafta z kwadratowym ryjem i maczetą, który w wolnych chwilach po urlopie w Bieszczadach zakłada kominiary i maczetuje guźce, czyli takie świnie z Afryki. Milenium, czyli Sylwester 2000. Wtedy to wielu z nas, będąc nastraszonymi wizją świata bez elektroniki oraz nawet jego potencjalnym końcem, po raz ostatni katowali Tomb Raidery. Ten rok był wyjątkowy, ponieważ oprócz zwariowanej, niepowtarzalnej nocy przed monitorami CRT i kocami naciągniętymi po sam czubek głowy, byliśmy również w żałobie. Żałobie, która ogarnęła cały męski świat zapatrzony w kolejne iteracje starej gry na tym samym silniku, aczkolwiek wyposażonej w dwie piękne i soczyście wypasione bułki, które pomimo płaskiego ryja i dłoni z kocków
tego, umówmy się, wciąż bawiły jak nigdy. Wszystko to dlatego, że Lara Croft nie żyje, a info mieliśmy z pierwszej ręki, bo jakieś stare kapsztyle gadały o tym na pogrzebie. Jakiż to smutek i rozpacz ogarniały wszystkie męskie serca, kiedy to zamiast solidnej stypy zakrapianej bocianem premium i ogórkiem klasy twardej soczysty, stare pierniki wolały przywoływać biedną denatkę w swoich ponurych historiach. W ten oto sposób Top Rider Kroniki, czyli piąta odsłona serii, ponownie pozwoliła wybrać się po ziemniaki do okolicznych magazynów, a także pokapać trochę przy ostatnio ucieszy graczy po wyjściu z wody. Jak zapewne już sami zauważyliście, woda oraz specjalistyczne efekty jej towarzyszące były bardzo istotne przy okazji spędzania Sylwestra w niemal każdej grze z serii Top Rider. Był jednak taki rok, w którym szałowa noc powodowała niemal palpitację serca, ponieważ Lara Croft była ubrana, a zamiast cudownych, mokrych efektów jej własny dom chciał ją zabić ogniem piekielnym siarczystym, więc wiedz, że coś się dzieje. Ubrana Lara, Harry Potter, super szatański Diabolo numer 3 oraz ogień piekielny w posiadłości, w którym dodatku strzelają przyjaciele. W tym roku serce biło tak mocno, jak Najman niestety nie miał okazji, chociaż czekał. Na szczęście wszystkie te bluźnierstwa i bezeceństwa zostały rozwiane w następnym etapie, w którym pojawiło się całe morze, a kwestia ubioru pani archeolog bardzo szybko została wynagrodzona wszystkim cierpliwym i spragnionym soczystego widoku graczom. Warto wspomnieć, że ostatnia część pierwszego remake'u Tomb Raidera przenosiła próby zbierania ziemniaków na nową generację, w której bohaterka z półnagim dupskiem śmigała z gołą piętą po kamulcach, stropach i innych krawędziach, wprowadzając też w Japonii nieprzypadkowo niemal stan euforyczny, oferując na przykład starcie z wielkimi hentajomackami. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. Sylwester w 2013 roku przypomniał nam wszystkim, na czym polega okres i dlaczego tak ważnym jest, aby unikać kobiet, kiedy go przechodzą. Bohaterka drugiego remake'a od Crystal Dynamics ewidentnie bowiem przechodzi trudne czerwone chwile. Poznać to można już po samym starcie gry, kiedy Lara ucina sobie drzemkę zawinięta w kokon do góry nogami, żeby cała krew mogła z powrotem spłynąć do głowy bez używania tamponów czy specyfików ze skrzydełkami. W dodatku kobieta jest tak opuchnięta, że gdzie nie zawita jest zgrabne lico i ociężało do okresu dupczysko, tam wszystko zarywa się tuż pod jej nogami i grube lata miną, zanim ekipy remontowe sygnowane hasłem może nie najlepiej, ale jako tako doprowadzą to poletko destrukcji do stanu użytku. Los chłopa w tej grze należy do wyjątkowo podłych, ponieważ morderczy stan pani archeolog powoduje, że ta z zimną krwią zabija dosłownie zastępy bezbronnych facetów, używając do tego łuków, karabinów, pistoletów i wszystkiego, co akurat ma pod ręką. Nawet tarcze i schowane za nią czekoladki nie pomagają, bo Lara zabija, a jak spytasz jej, czy coś się stało, czy coś, to powie, że nic. This is my kind of magic. Just put it down and get out of the way. Doświadczenia z poprzednio przedstawianej gry doskonale powinny wam wyłożyć, że są momenty, w których po prostu warto oddalić się od kobiety na bezpieczną odległość, dlatego kolejna gra od Crystal Dynamics, traktująca o przygodach Lary Croft, dzieje się daleko nad głową bohaterki w trybie izometrycznym, doskonale znanym z super szatańskiej gry Diabolo numer 3. Ten jakże pocieszny tytuł pozwala nam pograć w kooperacji, a więc będzie to znakomita okazja, żeby spędzić Sylwestra z kimś wyjątkowym, bo przecież nikomu innemu nie oddalibyście dostępu do waszej pecetowej warowni, w tym jak także ważnym dla wszystkich dniu. Samotnicy jednak znajdą tu również wiele ciekawostek dla siebie. Ot na przykład nie sposób nie dostrzec faktu, że Crystal Dynamics po raz pierwszy w serii docenił gatunek męski, ponieważ bardzo istotną bronią deklasującą przeciwników jest rzucana z impetem długa i prężna dzida, po której bohaterka może nawet radośnie skakać, jakby występowała w reklamie Penigry czy coś. Niestety w tej części franczyzy wszystkie postacie mówiące zachorowały na szkorbut, ewentualnie nażarli się sporej ilości batoników marki SRAM, ostatecznie mając grającego po prostu w dupie, ponieważ wszystkie kwestie mówione przedstawiają będąc odwróceni do nas plecami. Niby szczegół, ale trochę przypał. Why should I care? Because I'm being stalked. People are dying out there. Handle it, Werner. Lara, please. Look. Go and see this woman, Carvier. She can help. I'm going. Eat it, Werner. You walked away and left me. No i na koniec tego jakże radosnego i ważnego odcinka przedstawiającego zestawienie jedynie słusznych gier na Sylwestra, również w 2020 roku, będzie absolutny hicior, mogący się poszczycić obecnie 39% oceną na 100 możliwych. Top Rider The Angle of Darkness. To szósta odsłona serii, w której core design szczyciło się pierdylionem poligonów i pieniędzy włożonych w modelowań oraz animację głównej bohaterki. I powiem wam szczerze, że wygląda to nawet ładnie, ale co z tego i
co po tej całej rzeźbie, skoro Lara Croft biega całkiem ubrana? No, zbrodnia, panie, i to ogromna, zwłaszcza, że funduszy na grę wystarczyło tylko na jeden model postaci, a wszystko inne było robione na kolanie. Głównym featurem ostatniej klasycznej odsłony symulatora zbierania ziemniaków po piwnicach miało być przeniesienie akcji piętro wyżej, więc dzielna Lara tym razem pakuje się biednym ludziom do mieszkań przez okno i buszuje po meblościankach, kradnąc ciężko zarobione eurasy i batony, a potem lata z nimi po dachach i włamuje się łomem do pobliskich schowków, zabija pilnujące podwórka wilczury i tak dalej. Sylwester w 2003 roku przypomniał nam zatem, jak łatwo zejść na złą drogę i jak ważnym jest, żeby nie przesadzać z ganianiem po piwnicy, bo po latach człowiekowi po prostu odpierdala. Tym oto nieco pokrętnym, a może nawet kontrowersyjnym i bezeceńskim sposobem kończymy 2020 rok. Pomimo wielu ograniczeń, lockdownów oraz kretyńskich decyzji rządu, możecie jeszcze sprawić, że jego zakończenie będzie absolutnie wspaniałe. Wystarczy, że sięgniecie pod dwie lub trzy pozycje z wyżej wymienionych i zapełnicie sobie nimi cały sylwestrowy wieczór, sprawiając sobie niezapomniane przeżycia oraz prawdopodobnie w niektórych przypadkach rozwód lub kilkutygodniową separację. Warto jednak spędzić Sylwestra grając w gry, a jeśli już się na to zdecydujecie, to pamiętajcie, że jedyną słuszną opcją w tym wypadku jest Tomb Raider. Okej, dziękuję bardzo.